Ty, miałem kiedyś taką ciocię, nie? Co wiesz, co robiła? Powiem ci to, może przetestuj. Piła herbatę. Piła herbatę, a potem brała te takie torebki z herbatą na kaloryfer, suszyła to i znowu to piła. Że niby wielorazowego użytku. Ale czemu ona tak robiła, to nie wiem. Nigdy takiej drugiej osoby nie spotkałem. Drugie szoty z DS1, raczej ostatni. Kamil postanowił zagrać ponad 30 godzin, jak nie więcej, w 2 dni? O kurde, a ja nie mam jej. Okej, czyli stracił wody, czyli to jest ostatnie, co jest Dark Souls 1. Okej, no to luj, no obejrzymy. Było kiedyś w pewnym Kieronaj, mieście dzisiaj wielkie albo jutro. poruszenie. Wystawiano niesłychanie pięknym przedstawieniem. Wszyscy dobrze się bali, chociaż był wyjątek. Kaset, tak, no. Masz rację. Nie wiem, no i co? I fajnie się gra bez muzyki, co? Jakiś zjeb napisał, że mam muzyki nie mieć. I zobacz, bez muzyki w ogóle zupełnie jest inne odczucie z grania w tą grę. Mnie to nudzi w tym momencie. Mnie w tym momencie nudzi to. Tylko. Tu przynajmniej się coś kurde dzieje normalnego człowieku w tej muzyce. Okej. O! Ciekawe, czy będzie finał gierki, bo jak nie, no to trochę lipa. Jak tu już nic nie będzie w tych soulsach. Nie no, nie dam go rady pokonać teraz, widzowie. Nie dam go rady pokonać, skipujemy go, idziemy dalej. Nie no, jak ja go po 20 biję, a on mnie po 500, to się nie da tego zrobić. To nie chodzi o poddawanie się, ty rozumiesz, że to tak jakbyś teraz poszedł i nie wiem, kurwa, chciał w totolotka wygrać, rozumiesz, o co chodzi? Szanse są nikłe, zawsze są, ale małe, tak? Ja teraz tak się czuję z nim. Okej. Ja muszę go uderzyć 100 Czyli razy, żeby rozumiem, go granie w zabić od totolotkę nieraz. jest Rozumiesz skillowa. różnicę? Noted. Zagrajmy w kalambury, kto jedzie. Nie pisz tak. W lutym gramy w to? Co to jest? O kurde. Nowa twórca od tego, od Getting Over It? O ja pierdziele. No way. No to będziemy grać, na pewno. O ja pierdziele, oj. Kurde, bo coś zrzucę zaraz. No to na pewno będziemy grali. Dobra, poszedł jednak na niego. A nie, ucieka przed nim. Do lasu idzie. O, tu się możemy bić. Zapraszam. Co, na hydrę idzie, czy co? Pytanie, ile widzowie mu podpowiadają. A, Ale chodź, kamerkę czemu on się muszę nie mam. chce tu bić ze mną? Szykuje się przedłużany z tego. Zobaczymy, jakie będzie sterowanie, nie? Bo jak będzie podobne jak w Getting Over It, to myślę, że aż tak ciężko nie będzie. Oby było jakieś nowe. Only Up? Czy speedrunowałem? Nie. Ale się boję. Rozumiecie? Teraz się boję cały czas Ostatecznie go. nie. Łatwiutko. I gdzie to dużo śmiania? Reaguj. Jakieś fajne rzeczy miały być, tylko Przepraszam cię, pierścionek jest, widzę. dobra. Ej, zabił go. To co? To latka chyba trzeba puścić, rel? O, bosik. Nie. Za pierwszym? Mówiłem ci, że mamon przyskillował, ale aż tak? Serio, weteran? Opór not found. To tam mordeczki. Nice. Po co miałem duszyczki wydać, widzu? Nie wiem, na jakiś cmentarz poszedłem przypadkiem i znalazłem, wiesz?
A, to na jakiś cmentarzu chodzi o tego znalazłem Claymora. Jakieś szkielety, pokonywałem, patrzę tam z jakieś głupoty, no to pozbierałem i miecz miałem. Nie pisz tak Szymo mimo. Oho, gargulca. Zobaczył jak tu pójdzie. A to te komple z Edena, to pamiętam, to łatwe. A, były gargulce w Eldenie, ale zupełnie inne. To więcej. Na dwóch nogach chodziły, nie, ja nie, już wiem, nie były że są chyba dwa, garbata. Bo w Eldenie były dwa. Przecież nie, tutaj też się chodzą na dwóch, ale są garbate, no. Skradają się. Poza tym pokazali dwa. Ogon, atakuj zobaczymy. Ogon. Mówiliście, że w Eldenie były łatwe? Widziałem rage na mole. Co się tam wydarzyło, to nie wiem. Oho, dead. Rozumiem już o co chodzi. DS1 dzięki mnie zacząłeś grać, a Wajuki, no i git. Zrobiłem DS1 błąd. Jest piękne. Już bym ich pokonał. Dobra. Czemu nie da się grać w DS-a klawiaturze? Wczoraj sobie pobrałem i było mi smutno. Da się grać. Nie musisz ja pobierać. Mamon gra na klawiaturze. Ja też kiedyś grałem na klawiaturze w Dark Souls 3. Dzięki za radzik, nie widzę! Ile HP ma drugi? To one-shotuje? To one-shotuje? No ta. To one-shotuje? Na padzie się lepiej gra w Soulsy, to prawda. Ale na klawiaturze też Martynka, się da. Martynka, dzięki Zara, dziękuję ci serdecznie. Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie od Martynki. To one-shotuj, nie wiedziałem. Ja już bym go zabił, bym poczekał z tyłu, uleczył. Ja myślałem, że dam radę. Nie, no ale z... Boże, co oni piszą na tym czacie u niego? Ale i tak se nieźle radzi, serio, jakby... Porównać się do początku Eldena? Witam! Witam! Niezłą ma broń! Rzeczywiście, widzowie mi pisali też, że ten Claymore jest dość dobry. O, niezła to jest broń w DS1. Ale i tak chyba najlepsza halabarda. Ona jest popieprzenie OP. No ja katana abuser, ale halabarda jest dużo lepsza. Nie mam siły, żeby biec tu 20 minut. A to Zweihander, a nie Claymore. A, okej. Minut znowu. Nie chcę mi się tam 20 to minut. Gdzie był Claymore do zdobycia? Nie ma, bo kretyn, który tworzył grę, nie pomyślał o tym. No halabarda plus ring na DMG. Tylko to musisz już dobrze grać, no bo jesteś na hita, ale tu takie obrażenia są. Większość tej grze bossów się ma halabardą z ringiem na 3 hity. Jak tam ogniska na... Przy smoku na... A, okej. Nawet kurwa nie ma, gościu, mi się nie chce. W sumie tam też je. Się da zdobyć na początku gry. A który jest lepszy, Claymore czy ten Cwaj? No nie chcę mi się tam zapierdalać. Przez to ognisko jedne. Rozumiem, Drako, no. Halabarda z gargulca, no ona jest też bardzo silna. Nie będę tam biegł znowu z tą latarnią. To jest dobra broń. Na start. Sram na to. Tylko trzeba uciąć ogon. Sram na to, kurwa. A, bo on teraz idzie... O Jezus Maria. Czekaj, gdzie on jest? Się nie będę. Będę tam biegł znowu z tą latarnią jedną. Kurwa, sram na to. No tak, nie było lepszego ogniska do tego bossa. Na pamięć to trzeba. Ej, to jest na... Ej, czemu nie było w Dark Souls 3, czy ja skipnąłem tego NPC-ta, co tutaj cię zrzuca z góry na dół? Ten taki łysy. Bo w Demon Souls był, w Dark Souls 1. Czy on w dwójce był, to chyba też nie. Kurde. Prawda, no kretyn nie pierdolę. Bo w Eldenie był. Baran je pierdolę wymyślił to. Zabiłem go w Dark Souls 3? Nie. Ok.
kiedy? To baran wymyślił. To nie leciałem toporkiem z prologa 3/4 bossów, po czym z jednego z czarnych zżywka takumbok poleciała mi jego topór. W sensie halabarda. Możliwe, żeby to normalny człowiek wymyślił. Czy był topór jeszcze? No zobacz, no to jest po pierwsze na trasa, ale... Możesz nic zrobić. Jest bo musisz 100% na pamięć. Trzymać i fikołków nie chcę robić przez to. Lepiej zagrać w oryginalny DS3 remaster. Z tego co pamiętam, widzowie pisali, że się prawie nie różni remaster od oryginału, więc chyba lepiej w remaster. Chyba ten hełm, bo sram na to latarnię, patrz, wypierdalam tą latarnię od razu, patrz. Nie ma jej kurwy jebanej. Gdzie to kurwa jest? Ale czemu ma nagle 250? A, bo tam był skip. Rzeczywiście, tu jest skipnięte w co pół gry. Razusz. Bo 256 dedów już. Kurde. Skaczących, taki, że nie masz kiedy nawet potki wypić. To jeszcze ten całe niebo zasra gówne mistrza na ciebie, rozumiesz? On jest w DLC? A ja nie wiem co twój stary robił. Skąd mam wiedzieć ziomuś? Ja tam wiesz. Nie... On jest w DLC już! Znowu skip poszedł. Tak, on idzie na Manusa, czy jakoś tam nazywa. Kurde, to strasznie dużo wycięte zostało, lipa. Ale mama twoja na pewno będzie wiedziała co tata twój robi. Podgłoście go, bo cicho gada. Ty rozumiesz? Podskoczyłem z unikiem i mnie trafiło. Nie, powiem wam szczerze, że... No mnie to już. Dobra, nie gram. Na razie, ja już nawet nie wiem chodzić. No i znowu skip i Manusa zrobił, ale nie wiemy ile. Nie zabiję, możliwe, że go nie zabiję. Tylko dlatego, że nie chce mi się tam biegać. Albo go nie zrobił. Kurde, nie wiadomo no. Możliwe, że go nie dotknę nawet tylko dlatego, że nie chce mi się tam biegać. W chuj mi się nie chce tam biec. Czekaj, no niemożliwe, że ostatniego bossa będzie bił więcej niż dwa razy. W sensie dwa dedy. Ty, no naprawdę, no powinni dać ognisko przed tym bossem, ale rozumiem, że to jest ostatni boss i masz się męczyć. Biegając. Czy ja mam Zeza rozbieżnego? Napisz AH64 i porównaj. Ale co zleciał? No, tak można ich robić. Ej, a tu się nie da wejść i skoczyć mu na łeb jakoś? Taki sam. Okej. No, moment z Elden Ringa się przestawia, a tam było bardzo dużo ognisk. Oj. Tylko dlatego? TZMW. Wkurzam jedna co rzecz. To jest, co? Wkurzam, że jakiś zobaczę. Baran pierdolony kopnięcie dodał w tej grze. Wkurzam mnie to. Bo ja uderzam mieczem, po czym chcę uderzyć drugi raz mieczem, a on mi kopie. Już któryś raz, ostatnio mi tak na bossie zrobił. Kurde, lipa, że tak dużo jest wycięty, bo jestem ciekawy jak mu na tym Manusie szło, no bo to był najtrudniejszy boss w grze. Chyba, że on go nie zrobił, ale... Nie no, skoro przyszedł Elden Ringa i Melanie zabił, czy tam Malenie, to raczej Manusa też by zrobił po prostu, nie? Biło. Któryś raz już. Nie na mechanikę, na sposób w jaki kopie. Bo jak potrzeba kopnąć, to robisz to i żeby kopnął, nie kopnął.
Co ty piszesz? Szymomimo dał na Goliborde 5 zł, a Mon R.A. udaje, że wie jak biegać, a jest Legles, napisz Legion. Jaki dupę Legles, co ty mówisz? Pie? Ale jak bijesz mieczem, chcesz zrobić 2 czy 3 ataki, to ci kopię nagle ludzik. Nie wiesz dlaczego nawet, kurwa. Ale co ty mówisz, Lidsparty? No właśnie mówię, pod inny przycisk, a nie pod jakieś kombinacje, że kręcisz się w kółko i atak robisz. Bo podczas walki przypadkiem się to robi. Oho, boss 314, nie zobaczymy. Mogę, full staminę mam! Moja nauczycielka od maty miała tak rozbieżnego zasa, że jak liczyła uczniów, to zapomniała o środkowym rzędzie AH64. A może ona właśnie patrzyła na środkowy? Nie wiem. Ta gra jest zgliczowana i 100%. Kurwa, widzieliście, mam full staminę. Napalam spację, a ludzi chce stoi. Oczy skrzyżowało. Dobra, wypalaj z tą gościu, kurwa. Co tu w ogóle robisz? Po w ogóle przychodzisz, kurwa. Uj, za co bana dostał? Nie gra jak nie umiesz, aha. Kurwa, człowieku, przecież cię stąd wypalono jak śmieci do śmietnika za zachowanie, po prostu. Po chuj tu przychodzisz w ogóle, kurwa. Nie podoba się, nie przychodź, nie wiem, idź se, nie wiem, kurwa. Konia zwal lepiej, kurwa, oglądając jakiś ten, nie wiem, cokolwiek, ziomuś. A nie, kurwa, człowieku, wpisz ludzi. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Nie wiem, no naprawdę, może niech robi coś ambitniejszego niż wyzywanie ludzi. Dzięki. Szymomimo dał na Goliborde 5 zł, niech każdy napisze na czacie profilaktyczne 3 razy Legion. NIG oczywiście to taki esportowy team. Legion. Chociaż wiesz. Dzięki. Sobie weźmie ten i może będzie miał przyjemność, może wyjść do spania od razu, jak się naćpał Mefeksu i nie może fazy ogarnąć. To może niech wypala człowieku, wiesz. Do spania, kurwa. Ale w sumie Tarago prawie zabił, to Tarago zrobił. Się w człowieku. Ja bym zwalił na Chapi Cherry i Avatara S. Wiesz, masz wypalane w niego, w to co jutro, czy pojutrze, czy za tydzień będzie miał. Wypalane masz totalnie, wiesz. Taki przygód przychodzi tu i cię wkurwia, no człowieku. Boże. Nie mogę uniknąć i ginę. Czapi to materiał na żonę, a nie jakieś zwalenie. Dobra. Bosik. A, ale nieźle go bije. Easy. Patrz, nie mogę, patrz. Patrzę. Jakiś silek. Oj. Nie mogę, no. Nie rozumiem. A ta muzyczka. Już rozumiem. Co jest grane, już wiem co. Zrozumiał. Już wiem co jest. Ona czasem nie udowodniła, że ma 17 lat, a okazało się, że ma 30 czy ponad 30. Kto? Amon Ra, taki gość? Cześć Simon, już wiem co jest. Chapi? To ile Chapi Cherry ma lat? Napisz na czacie. Nie umiem parować. Nie umiem parować, nie wiem jak parowanie działa. Ale w k***nie, że nie ma tu lifali. 50? Bo powinien być lifal, jak mu za plecy przychodzę. Nie interesuje mnie. Dzięki Legion. Amon Ra. Dzięki. Amon Ra dał na Golibordę 5 zł Legion. Legion pomaga. Główny powód. Posłuchaj dzieciaku, tej Legion. Litali nie ma, no nie? Posłuchaj dzieciaku, Legion.
Oj, dead. Nie mogę uniknąć. I nie mogę uniknąć, patrz. Odporność na ogień biorę i go. No nie wiem. To coś zmieni? Zobaczymy, po ile go będzie bił. Nie, no nadal go ma na 4. Chyba miał go na 4. Czy na 3 go miał? Widzisz? A nie, ma go na 3 i miał go na 3. Widzisz, że on doskakuje pół mapy? Poluj. O, no ale nie wiem, ty, on Manusa zabił? Był przeskok, chyba że go nie zabił. Kurde, jest ktoś, kto to oglądał u niego? No bo on go zrobił w 30 śmierci, tak? Nie, no 30. A to był dużo trudniejszy boss niż ten, dlatego się tak denerwuje. Uważyłem coś. Dobra, już wiem, jak go pokonać. Pana ma każdy, to ciężko? No, dance. To prawda. Zobacz! Zobacz! Czemu on zdjął tarczę na stawinę i założył jakąś kwadratową, znaczy prostokątną? Tu też ma jaką... Ty, on miał wcześniej tarczę na stawinę, czy mi się wydaje? No tak. Zmienił ją. Co się dzieje? Ty, jemu się chyba tarcze popieprzyły. I narzeka, że ma problem ze staminą, bo on złe tarcze ciągle ubiera. Teraz nosi jakąś prostokątną. Widzisz? Zobacz. Wziął pewnie odporność na ogień, a ta tarcza, jak jest na plecach, daje odporność? Bo ona daje na pewno ten pasyw, na przykład staminę, ale... Czy ona daje odporności, jak jest na plecach? Zobacz! Zobacz! Ten ludzik... Chyba nie. Nie reaguje, coś jest nie tak. Wyłączam tę grę i włączam jeszcze raz. Okay. Ludzik mi stoi i nie reaguje, on nawet umiera i stoi. Po jednym ataku... Co ty mi pierdolisz? No ja też, Anessa. Tam jest bug jakiś na tym mieczu, kurwa, co on ma stary, że uderza cię i nie możesz się ruszać przez chwilę. Ta tarcza nawet nic nie pomogła, co jest na plecach, człowieku. Może dlatego, że jest na plecach. Ale chyba teraz go zrobi. Nie no, musi teraz. Chyba, że będzie znowu jakiś timeskip. No i chuj, się 10 raz dałam na głynie. I co z tego, dzieciaku? I co? Przecież posłuchaj, dzieciaku. Życie, przygłupie, więc można się dobrze bawić, kurwa, robiąc to. Po prostu grając, może zginąć sobie czy coś. Czapi ma 30 lat, wyszło to w momencie, jak podeszła do ciebie w restauracji. Pfu, pluje na ciebie i wszyscy odchodzą. A pokazała koronkę. A ta tarcza na chuj nie, nadaje tański. Coś. Oho. No, wrócił do tarczy dobrej w końcu. To go robi teraz. Nie mogę się ruszać przez to. No staminy nie ma. Dzięki. Iceferzus dał na Golibordę 5 zł. Siema, zobaczysz tylko szybko 15 sekund tego filmiku. Zara, bo końcówka. Nie mogę się ruszać przez to. Jeden hit. On i boss. Kto wygra? Zobacz, ja nawet nie mogę uniknąć tego. Kto wygra? Zobacz, on uderza tam, gdzie ja ląduję. Dobra, uda się. Blokował go. Win. Wypalaj. 318, to ładnie poszło, ty. W sensie,
Mówiłem, że zauważyłem to i... Wydaje mi się, że to jest dobry wynik jak na Mamona. Bo to jest drugi Souls-like jego. Zauważyłem. Jest wolniejszy niż ten Elden, trzeba się trochę przestawić na inne mechaniki. Nie no, git chyba. To, że są kurwa i to właśnie wiedziałem, że da mi się leczyć. DS1. No jeszcze jest DS2. Czekaj, co? Ja jednak szanuję Mortal Kombat. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...